Cześć moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie tutaj oczywiście Alessandro, A to kolejny odcinek kariery Deportivo La Coruña, rzecz jasna w trybie hardcore, rzecz jasna w Football Managerze 2017 Dzisiaj kontynuujemy właśnie przygodę z zespołem El Depor, przed nami kolejne cztery spotkania, zatem przypomnijmy sobie co działo się ostatnio Poprzedni odcinek rozpoczęliśmy od zwycięstwa nad Deportivo Alaves w rewan rewanżowym meczu piątej rundy Pucharu Króla, gdzie mierzyliśmy się w dwu meczu z właśnie drużyną z e, Vitorii, Wygraliśmy 3 do 1 po trafieniach rzutu karnego Felixa Paslaka, również w trafieniu Andone i Golu Alejandro e, Aribasa. Później e, aż trzy remisy z, z rzędu w stosunku 1 do 1. Na pewno ten pierwszy mógł napawać nas dumą, ponieważ wywieźliśmy punkt z Estadio Santiago Bernabeu, gdzie mierzyliśmy się oczywiście z Realem 1 do 1. Florina Andone i Gareth Bale zdobywali bramki w tamtym spotkaniu, następnie remis w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Pucharu Króla z Espaniolem Barcelona, trafienie z rzutu karnego Felixa Paslaka, no i później mecz ligowy w Hichon ze Sportingiem no i, nie przepraszam, u siebie ze Sportingiem Hichon. tam również remis 1-1, trafienie Faisala Fajra i odpowiedź Sergio Alvareza jeszcze w pierwszej połowie i do końca tamtego meczu wynik nie uległ już zmianie a dzisiejszy odcinek rozpoczniemy właśnie od rewanżu z Espaniolem na stadionie oczywiście w Barcelonie, gdzie właśnie zmierzymy się w rewanżowym spotkaniu ćwierćminałowym pucharu. Króla, zerknijmy sobie w ogóle tutaj, jakie wyniki padły w innych spotkaniach. Malaga pokonała Real Madry dosyć niespodziewanie 2 do 0. Eibar przegrał z Atletico, my zremisowaliśmy z Espaniolem, a FC Barcelona pewnie pokonała Villarreal 4 do 1. Tak więc oczywiście tutaj faworytami w meczach rewanżowych bez wątpienia będą bardziej tutaj faworyzowane Atletico no myślę, że Real będzie miał trudne zadanie będzie musiał odrobić dwubramkową stratę natomiast no oczywiście Real ciężko tutaj e, przypuszczać, aby żółta Łódź podwodna jednak odrobiła tę stratę z Camp Nou, gdzie przegrała aż trzema bramkami właśnie z dumą Katalonii natomiast jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, no to widzimy, że na razie cały czas jesteśmy na bardzo przyzwoitym ósmym miejscu w ligowej tabeli, mamy dorobek 35 punktów, prowadzi FC Barcelona, 51 oszek na koncie katalończyków, dalej drużyny z z Madrytu, czyli Atletico 47, Real 43, natomiast Królewscy mają dwa mecze do rozegrania <coughs> zaległe. Następnie Atletic Bilbao na tym miejscu czwartym, które gwarantuje start w eliminacjach. Champions League, no a w strefie Ligi Europy, właśnie Malaga i Villarreal. Tak więc moi drodzy, rozpoczynamy sobie oczywiście od pojedynku z Espaniolem, pojedynku rewanżowego. No nie, spisaliśmy się najlepiej w pierwszym spotkaniu, tylko remis u siebie, no i tutaj bez wątpienia będzie ciężko w rewanżu z Espaniolem, który nie przegrał, jak widzicie, pięciu ostatnich spotkań z rzędu, natomiast aż cztery to były remisy. Tak więc zobaczmy, to jaki sobie skład wystawiłem na to spotkanie. Niewielkie zmiany w porównaniu do poprzednich spotkań. Tutaj Navarro zastąpił Zawieszonego za kartki Luizinho, również Borges wskoczył do składu w miejsce, również zawieszonego Guilherme Reszta w zasadzie tutaj bez zmian, tak więc rozpoczynamy w składzie Tytoń, Paslak, no tutaj nowa twarz to jest Sydney, Brazylijczyk wraca po kontuzji, on tutaj zajmuje w miejsce w pierwszym składzie kosztem Raula Albentozy, no i oczywiście Ariba, wspomniany na Varro, Partej, Borges, Faisal Fajr, Ryan Babel, Gil, na skrzydłach może w miejsce Gilles, tutaj damy Juan Frana, Juan Fran i Babel na skrzydłach. No i Florin Andone nasz na razie jedyny nominalny napastnik. Oczywiście cały czas trwa letnie, okienko, boże zimowe, okienko transferowe. Cały czas staram się o. Pozyskanie kilku zawodników, szczegóły poznacie myślę przed kolejnym spotkaniem w dzisiejszym odcinku, gdzie prawdopodobnie już to okienko się zakończy. Aha nie, gramy dopiero 29 z Malagą, następnie właśnie tutaj mamy koniec okienka transferowego i kolejne spotkanie sobie właśnie zobaczymy z Osasuną już po zakończeniu okienka, zatem tam prawdopodobnie poznacie wszystkich zawodników, których ewentualnie udało się pozyskać mojemu dyrektorowi do spraw sportowych, ponieważ w trybie hardcore to on, a nie ja bezpośrednio zajmuje się transferami. E, tutaj widzimy, że e, prawie w połowie wypełniony stadion Cornea de Logebrat, jak dawniej się nazywał, e, teraz nazywa się sted, po prostu Stadium RCD Espaniol, właśnie ten obiekt, zatem zobaczymy, czy uda się nam dzisiaj odrobić, e, w, 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 no może nie tyle stratę, co po prostu uzyskać na tyle korzystny wynik dzisiaj w Barcelonie, że awansujemy do ćwierćfinału, e, do półfinału Pucharu Króla, a tam już rzeczywiście będą nas czekali rywale z najwyższe półki, tak więc skład już mamy ustalony, już za chwilkę przechodzimy do spotkania w Barcelonie. No i jak widzicie to drużyna Espaniolu jest Faworytem dzisiejszego spotkania Natomiast no oczywiście będziemy robili Wszystko żeby jednak awansować ponieważ Ten Puchar Króla to jest taka Że tak powiem boczna furtka do Europejskich pucharów no ale No zadanie bardzo ciężkie musimy tutaj Wygrać ten puchar będzie naprawdę Niezwykle ciężko nawet jeżeli wyeliminujemy Espaniol, no to czekają nas tutaj bardzo trudni Rywale w półfinale natomiast No jesteśmy pełni nadziei że przynajmniej Do tego półfinału uda nam się awansować Tak więc tutaj jeszcze um, tutaj rzecz jasna. W wywiad w tunelu skoro Wiktor Sanchez nie zagra w tym meczu o ile zwiększa to szansę na zwycięstwo wcale pod niego nieobecność musimy z nimi wygrać a oto skład zespołu gospodarzy w bramce Roberto dalej Javi Lopez de Michelis Reyes Wiktor Alvarez Dawid Lopez Perez Diop Montari Pablo Piatti Felipe Caicedo taki skład wystawił trener gospodarze tutaj 4-1 4-1 takie ustawienie na no w zasadzie też gramy takim ustawieniem ale tutaj bar dużo bardziej oferty z takimi właśnie ofensywnymi a schodzącymi napastnikami, jeżeli chodzi o taktykę oraz polecenia, nic nie zmieniła, nie zmieniają w porównaniu z poprzednimi meczami. Jeszcze tutaj nasz asystent e, oczywiście tutaj e, przeprowadzi instrukcje dotyczące rywali i już za chwilkę będziemy e, świadkami pierwszego gwiska. Tutaj to doskonała okazja na pokazanie ekspertom, że się nie pomylili, e, potraficie grać znacznie lepiej, tak więc no moi drodzy, dzisiaj przed nami trudne spotkanie na początek, zobaczymy jak spiszemy się w rewanżowym meczu. Jeszcze sobie tutaj damy standardową mentalność i zacznijmy. Zaczynamy pojedynek na stadionie Espaniolu. Zatem moi drodzy po pierwsze 400, tak jak widzicie nie byliśmy świadkami żadnej ciekawej sytuacji. Tutaj spójrzmy na statystyki, one są zdecydowanie na naszą korzyść. 6 strzałów, 5 celnych, jedno niecelne uderzenie, 0, jeżeli chodzi o 100% sytuacje, dużo lepsze posiadanie piłki, no ale póki to niestety nic z tego nie wynika, słaby mecz również rozgrywa Florin Andone, tak więc no oczywiście musimy powiedzieć naszym zawodnikom, że oczekujemy od nich lepszej gry tutaj zestresowany Florin Andone nie wiedzieć czemu tutaj no myślę, że słusznie krytykuje rumuńskiego napastnika, że nie gra dzisiaj zbyt dobrego spotkania może zmienimy sobie tutaj mentalność na kontrolę spróbujemy w taki sposób zaatakować ewentualnie zmiany dotyczące tutaj dotyczące poleceń dla drużyny, podania w pole karne sobie może dodamy no i zagramy tutaj bardziej mieszanymi podaniami spróbujemy zaatakować drugie drugiej połowie drużynę Espaniolu Barcelona no i uwaga bo to jest pierwsza okazja w tym meczu Piatti de Michelis ależ to była okazja niepilnowany Argentyńczyk w polu karnym było groźnie no i cóż, mamy 61 minutę, rzeczywiście musimy coś tutaj pozmieniać, ponieważ no na razie nie stworzyliśmy ani jednej sytuacji pod bramką rywali, tak więc myślę, że powinniśmy zagrać na bardziej bezpośrednie podania. Już rozegranie piłki po ziemi usuwamy, podania w pole karne też usuwamy. No i więcej swobody szukanie gry, o właśnie, te dwie opcje sobie zaznaczymy. Czy jakieś zmiany personalne? Może na razie nie, może na razie nie będziemy robić zmian personalnych, po prostu spróbujemy sa zmienić same polecenia i zobaczymy czy to będzie miało jakieś pozytywne przełożenia na ilość stwarzanych sytuacji. No i może teraz piłka do Andone, teraz Borges i Faisal Farż. Przejęliśmy tutaj piłkę w środku pola. Partej do Andone, ależ fantastycznie. I to jest bramka. Ależ kapitalne podanie Parteja. No i Florin Andone trafia do siatki. Spójrzmy jeszcze raz powtórkę, bo warto to obejrzeć. Spójrzmy, no fantastycznie zagrał. Partej piękna piłka, tutaj nie spalił Andonę, no i z pierwszej piłki uderzył niczym rasowy snajper i mamy bramkę na 1 do 0. A zatem moi drodzy kwadrans, do końca tym razem jakieś zmiany personalne już na pewno nam się tutaj e, przydadzą. E, tutaj Pedro Mosquera, którego powrót na pewno bardzo cieszy. Jeszcze na pewno nie jest w pełni zdrowia, natomiast e, myślę, że Emre Çolak może wejść w miejsce bardzo zmęczonego Faisala Fajra, Również bardzo zmęczony jest tutaj Tomas Party, ale na razie e, no tutaj nie mam żadnego wartościowego zmiennika dla niego. E, tak więc może jeszcze Carles Gil wejdzie w miejsce e, w miejsce Ryana Babela. I na razie tyle, jeżeli chodzi o zmiany. E, jeszcze mamy salutkie, 15 minut. No i uwaga, bo to, tym razem rywale mają sytuację. Reyes dośrodkowanie Fuego, a Ribas, ale zbyt krótko wybita piłka. Kaisedo niestety, niestety remis 1 do 1. Felipe Kajsedo w 84 minucie doprowadza do wyrównania. No spójrzmy tutaj, fatalny błąd Arribasa, który zbyt krótko wybił piłkę. Dopadł do niej Reyes. Tutaj nie wiedzieć, nie wiadomo co w ogóle robił Navarro. Zgubił zupełnie krycie. No i Kaisedo piękny strzał głową. Mamy wyrównanie. No i jeszcze jedna sytuacja dla gospodarzy jest tutaj Perez. Perez uderzenie, ale spokojna interwencja. Przemka tytonia, no tutaj narażamy się na coraz strzętszy atak częstsze ataki rywali, zatem damy sobie e, tutaj e, kontra taki sztywny styl. Troszeczkę musimy cofnąć się do defensywy, ale uwaga, bo teraz próbujemy. Juan Fran niestety nie przejął. Może partej, no złe zagranie Felixa Paslaka, Havi Fuego, Reyes. Reyes przy nim, Paslak nie przejął piłki Niemiec. Paslak, Kaisedo. Nie. Ja w to po prostu nie wierzę. Czy wy widzieliście, co Przemek Tytoń zrobił z piłką? Ale Arczej czego nie zrobił z piłką. No w ogóle to, że Pasla nie trafił w ślizgiem, to już w ogóle pomijam. Dośrodkowanie. Przemek tytoń. I dwa do jednego. Dla Espaniolu. Barcelona tak, więc no musimy rzucić już wszystkie siły. waje w miejsce parteja. Dwójka napastników, chociaż wiem, że to i tak już nic nie wniesie. Andone jako wysunięty atak, strzały z każdej pozycji, szarża, gramy na aferę. Chociaż wątpię, żeby w końcu dało to jakiś rezultat. No i od bramki Roberto, koniec tego spotkania, niestety sami na własne życzenie przegraliśmy to spotkanie i odpadamy z pucharu króla na poziomie ćwierćfinału. No, nie wiem co powiedzieć tak naprawdę po takim meczu, bo byłem pewien, że po tej bramce strzelonej przez Andonę mecz układa się po naszej myśli, ale niestety... Nie jestem zadowolony, no tutaj nasz asystent sugeruje, żeby powiedzieć chłop chłopakom, żeby nie mieli, że nie mam do nich pretensji Zdo Zdemotywowany Andone, zdemotywowany Ryan Babel Ci piłkarze, którzy ostatnio niestety bardzo zawodzą, tutaj również źle reagują No mieliśmy przewagę, powinniśmy tutaj przynajmniej doprowadzić do dogrywki Ale niestety brak koncentracji sprawił, że przegrywamy to spotkanie i odpadamy z pucharu króla piłkarzem meczu Oczywiście Felipe Caizato doszły z dwóch bramek no, ciężko się po prostu tutaj otrząsnąć po takim spotkaniu. Jestem bardzo rozczarowany, że tutaj będzie łatwy pojedynek, ale nie można być odpowiedzi nie można być zadowolony z odpadnięcia w taki sposób. Kajsador rozegrał oczywiście dobre spotkanie. Tutaj również um, raport dotyczący Sylwestre Vareli którego chciałbym sprowadzić do zespołu. Tutaj również dotyczący młodego obrońcy Avizema, którego również tutaj obserwujemy. No i cóż, moi drodzy, co mogę powiedzieć? Bardzo słabym stylu odpadamy z Pucharu Króla na poziomie świerć Zatem dalej awansuje drużyna Espaniolu. My natomiast musimy się skupić na meczach ligowych, a już za chwilkę najbliższy e, zmierzymy się w bardzo ważnym spotkaniu, które e, może dać nam jeszcze ewentualną walkę o europejskie Puchary: pojedynek na La Rosaleda z piątą w tabeli Malago. Zatem, moi drodzy, przed nami 22 seria spotkań La Liga, pojedynek wyjazdowy z Malagą na La Rosaleda. Zespół Malagi aktualnie na na szóstym miejscu w ligowej tabeli ma nad nami 6 oczek przewagi, tak więc w przypadku ewentualnej porażki no już te europejskie puchary bardzo się od nas oddalą, natomiast w przypadku zwycięstwa możemy przeskoczyć Sporting Hichą i awansować na miejsce numer 8, no i rzecz jasna, zbliżycie się właśnie do tej strefy europejskich pucharów, strefy Ligi Europy, o którą w tym sezonie prawdopodobnie będą walczyć Sevilla, Malaga i Villa Real. Do nas już 10 punktów straty ma Walencja, zatem tutaj ta pozycja dziewiąta jest jak najbardziej bezpieczna, no ale oczywiście nasze ambicje sięgają dużo, dużo wyżej. Moi drodzy, mamy jeden nowy transfer, mamy jednego nowego zawodnika w klubie, to jest Bartek Kapustka, który wreszcie zgodził się na wypożyczenie z Leicester City. Ostatnio próbowałem tego zawodnika ściągnąć, mimo że mój dyrektor do spraw sportowych bar, ale robił wszystko co w jego mocy, to jednak Bartek pozostał nieugięty, no ale ostatecznie zgodził się na to, żeby przejść do nas na wypożyczenie. Najbliższy sezon zatem spędzi na Estadio Eriazors, Pójdzmy tutaj, wypożyczy, wypożyczyliśmy go, przepraszam, aż na dwa sezony do końca czerwca 2018 roku. Zatem właśnie przez dwa sezony Bartek będzie reprezentował barwy. Depor i będzie drugi mował przemka Tytonia Polakiem w naszym zespole. Zatem oto skład na pojednek z różną Malagi w bramce. Właśnie przemek Tytoń, który mimo tych, tego fatalnego błędu z, w meczu ze Spaniolem jednak pozostał w bramce. Następnie Felix Paslak, Albentoza, Ribas i Luizinio, Przed nimi oczywiście Partej. Tutaj Albentoza zastąpił Sydney'a. Tutaj środek pola zupełnie zmieniony. Guilherme i Mosquera, który wrócił do zdrowia wreszcie po kontuzji. Pedro Mosquera 1 bez wątpienia z najlepszych zawodników w naszym zespole tutaj właśnie wraca do składu po czterotygodniowej pauzie spowodowanej kontuzją, zatem na ławce usiedli i Kelso Borges, i Faisal Fajr, na skrzydłach Juan Fran i Babel, zatem tutaj myślę, że możemy wstawić do składu Bruno Gamme, który również wraca po kontuzji do zdrowia, Ryan Babel oczywiście na lewej flance, no i Florinandone w ataku, Florinandone, który ostatnio dosyć często zdobywa bramki niestety nie dające tutaj zwycięstw no ale może dzisiaj na La Rosaledzie przyjdzie przełamanie, jeszcze musimy Bartkowi Kapustce przypisać numer, niech będzie to numer 15, no i już za chwilkę będziemy na obiekcie w Maladze. Tutaj widzimy, że Malaga podobnie jak Espaniol jest faworytem spotkania z nami, no ale tutaj musimy zachować zdecydowanie więcej koncentracji niż w pojedynku z zespołem ze stolicy Katalonii. Oto skład naszych rywali 4-2-3-1. Takie ustawienie podopiecznych Juan de Ramosa w bramce Bojko dalej Rosales, Cone, Wellington i... Torres, przed nimi Kuzmanowicz i Resio, Hony, Kuki, Castro, to jest trójka ofensywnych pomocników, no i Charles w napadzie, Brazylijczyk ma na koncie 17 trafień w tym sezonie La Liga, bez wątpienia najgroźniejszy napastnik w zespole Malagi, no i tutaj pamiętamy zapewne to poprzednie spotkanie, kiedy to drużyna Malagi pokonała nas na naszym obiekcie 2 do 1, tutaj zatem na pewno drużyna gospodarzy zasługuje na rewanż, no i jeszcze dodajmy, że Wierzymy mu w umiejętności naszych graczy. Czy oni dzisiaj te umiejętności zaprezentują? O tym przekonacie się oglądając ten skrót. No i niestety kolejny uraz Bruno Gamme Zatem być może zbyt wcześnie wpuściłem na murawę Portugalczyka On również dopiero co wrócił po urazie Zatem w jego miejsce Juan Fran Na razie dosyć słaba kondycja Bartka Kapuski Zatem może gdzieś tam w końcówce damy zadebiutować Polakowi w naszym składzie Na razie właśnie Juan Fran za Portugalczyka Bruno Gamme Zatem pierwsza połowa bardzo nudna Podobnie jak ta w meczu z Espaniolem Tutaj zmieniłem sobie troszeczkę polecenia Ustawiłem więcej bezpośrednich podań Usunąłem utrzymanie piłki no może jeszcze tutaj usuniemy rozegranie po ziemi. No tutaj spójrzmy, żaden z naszych zawodników w, nie wyróżnia, w zasadzie nie wyróżnia się na minus. No ale na razie tutaj widzimy po statystykach, że strzałów mamy tyle samo, tyle że Malaga nie oddała żadnego celnego. Mamy również dużą przewagę w posiadaniu piłki. No i czy to przełoży się na dobry wynik w drugiej połowie? Zobaczymy tutaj, oczywiście mówimy, że jesteśmy rozczarowani. I druga połowa już za chwilę przed nami. No i teraz jest Felix Paslak, dobrze przejął piłkę, zagrał do Juan Frana na... W prawym skrzydle jest nasz hiszpański zawodnik, zagrał do Andone, ten odegrał właśnie Juan Franowi, Guillerme, ładnie do Andone, ten do Juan Frana, Juan Fran ładnie pokazuje się paslag, ale piłka trafia do Andone, ten dośrodkowuje Ryan Babel, nie ma bramki, ależ to była okazja, bojko, złapał tę piłkę uderzoną przez... Holendra, no i uwaga, Guillerme. no złe teraz niestety podanie Brazylijczyka, Resio do Kukiego, ten do Czoriego, no nie przejmujemy piłki, Sandro, Kuzmanowicz, do Keko, Keko niestety, bramka 1 do 0 dla zespołu Malagi, 76. minuta gry, tutaj Przemek i myślę, że po raz kolejny mógł zachować się lepiej, spójrzmy, Sandro, Kuzmanowicz, zagranie do Keko. Spójrzmy, kto tutaj pilnował zawodnika rywali. Luisinho, który tutaj nie przeszkodził w żaden sposób. Keko w oddaniu strzał. Ten uderzył po krótkim rogu i niestety Malaga prowadzi. No i kolejna sytuacja. 82. druga ja już dałem sobie ofensywną mentalność. Jeszcze wcześniej na boisku pojawił się Bartek Kapustka, który tutaj debiutuje w naszym zespole. No i tutaj spójrzmy, bo znowu przy piłce gospodarzy, ale próbujemy odbierać piłkę rywalom. Teraz Sandro. Sandro jest okazja. Sandro w ostatniej chwili fantastyczna interwencja. Alibasa, który tam zablokował zawodnika rywali. No i było groźnie znowu pod naszą bramką. Chory dośrodkowuje w pole karne, Dobra, interwencja Przemka Tytonia. No i spróbujmy jeszcze jakąś akcję tutaj zawiązać. Przemek Tytoni rozpoczyna od bramki, ale niestety ta akcja się zakończyła. No i zanosi się niestety na drugą rzędu porażkę. Jeszcze próbujemy Moskera waje, No i niestety złe zagranie do Luizinho Koniec tego spotkania. Druga porażka rzędu, tym razem wyjazdowa w lidze na Rozaleda Przegrywamy z drużyną Malagi. No i cóż moi drodzy, musimy zatem coś zrobić z może naszą taktyką, ponieważ może to ona tutaj przestała być skuteczna. Tutaj spójrzmy 3 do 6 miesięcy Bruno Gamma wylatuje nam ze składu, tak więc no cóż, przegrywamy w końcówce. Tutaj Borja Waje już od siedmiu spotkań nie trafił do siatki rywali. Diego Simeone był na tym spotkaniu, obserwował Tomasa Parteja. No i spójrzmy, 6 meczów bez porażki, no i przegrywamy z Malagą. Cóż z tego, że 6 meczów bez porażki, skoro tylko dwa z tych spotkań zakończyły się zwycięstwem. Kolejny raport dotyczący tutaj Sylwestre Wareli. Zatem cóż moi drodzy, już za chwilkę zakończy się zimowe okienko transferowe, a my 5 lutego zmierzymy się u siebie z Osasuną, która jest na razie 11 w ligowej tabeli, zobaczmy jak wygląda sytuacja po 22 seriach spotkań, jesteśmy na 9 miejscu, niestety już 6 punktów straty do 6 Villarealu, tak więc no, wypadałoby teraz wygrać pojedynek z drużyną z Pampeluny. Zatem moi drodzy, mamy za sobą serię pięciu meczów bez zwycięstwa. Czy dzisiaj na stadionie e, La, na stadionie Eriazor w La Runi, gdzie e, no zazwyczaj e, bardzo rzadko przegrywamy, rzadko również tracimy punkty, wykrywamy z najlepszymi, uda się pokonać Osasunę, w którym, e, którą w poprzednim spotkaniu, w poprzedniej rundzie rozgromiliśmy aż 5 do 0. E, za chwilkę się przekonamy. Oczywiście zakończyło się zimowe okienko transferowe, w związku z tym no troszeczkę zaszaleliśmy w tej końcu. Zimowego okienka proszę bardzo o to piłkarze, których pozyskałem. Trójka wypożyczonych graczy to Neven Subotic na środek obrony. Oczywiście doskonale znany serb, bardzo dobry pod względem defensywnym. Świetnie również spisuje się w walce o górne piłki. No i tutaj również bardzo młody i utalentowany Emre Mor, świetny technicznie, bardzo dobry również pod względem szybkościowym. Prawo skrzydłowy oczywiście i piłkarze, podobnie jak Felix Pasla, jak wypożyczeni z drużyny. Borussia Dortmund, no i jeszcze Brazylijczyk Clayton, którego wypożyczamy z Atletico Mineiro, tutaj zdaniem naszych skautów ma bardzo dobry potencjał, całkiem niezłe również obecne umiejętności, no brakowało nam napastnika po tym jak pozbyliśmy się Hosselu, tutaj pozostał nam w zasadzie tylko Florin Andone, tak więc Clayton dołączył do naszego zespołu odszedł jeden zawodnik na wypożyczenie do Levante, przeniósł się Borcha Waje, który i tak rzadko dostawał szansę z gry w naszej drużynie, tak więc skład na to spotkanie wygląda następująco. W bramce German Lux. Tutaj postanowiłem, że odporzę sobie Przemek, ten, który ostatnio dosyć słabo się spisywał i zawodził mnie swoimi występami. Dalej Felix Paslak, Albentoza, Aribas i Luisinho. To linia obrony. W drugiej linii Moskera i Guillerme. Na skrzydłach Emre Mor, Ryan Babel jako ofensywny Faisal Fajr. No i w ataku Florin Andone. Widzicie, że zmieniłem formację. Powróciłem do tej taktyki. Z jednym ofensywnym środkowym pomocnikiem Również przeprowadziłem rozmowę z zespołem Tak więc wielu moim piłkarzom podskoczyło morale No myślę, że zrobiłem bardzo dużo ku temu Aby przełamać tę fatalną pasę, Która ostatnio niestety jest naszym udziałem Tutaj Emre Mor zagra z numerem 7 Clayton z numerem 17 No i moi drodzy, czy nowe twarze tutaj, które dołączyły do zespołu Będą w stanie tutaj poprawić jakość gry naszej drużyny No mam nadzieję, że tak Bardzo długo pracowałem nad tymi transakcjami. Widzi się, że jesteśmy absolutnie murowanym faworytem meczu z Osasuną, która na razie zajmuje miejsce 12, zatem dosyć bezpieczne. No ale my oczywiście cały czas, mimo tej porażki z um, Malagą, Chcemy pozostać w walce o e, europejskie puchary, oto skład naszych rywali w bramce NZ, dalej Ojer, Flanio, Unai Garcia i Fuentes, przed nimi Digard w środku Otegi, Fran Merida, Torres, Miguel de las Cuevas i bardzo doświadczony Dimitar Berbatov tutaj w ataku zespołu Osasuny Pampeluna, tak więc już za chwilę moi drodzy, pierwszych wizek. Na Zatem moi drodzy, tradycją tego odcinka jest fakt, że pierwsza połowa nie przynosi żadnej ciekawej sytuacji. Tej tradycji dotrzymaliśmy również w spotkaniu z stosunem 0-0 do, do przerwy. Popatrzmy na statystyki tej tradycyjnie 5 strzałów, 2 celne, posiadanie piłki minimalnie gorsze niż nasi rywale. Nie mieliśmy stuprocentowych sytuacji, tak samo nie mieli ich nasi rywale, no i musimy zachęcić naszych piłkarzy do lepszej gry, po prostu w drugiej 40 minutach. No i mamy sytuację. Tutaj na Murawie pojawili się Bartek Kapustka oraz Clayton, ale tutaj to rywale przejęli futbolówkę Torres. My musimy tutaj szybko odzyskać futbolówkę. Berbatow, jeszcze Torres, jeszcze rozgrywają piłkarze Osasuny, ale świetnie Moskwa do z Paslakiem. Emre Mor, jest Faisal Alfard, przerzucenie piłki do Bartka Kapustki. Rozpędza się reprezentant Polski. Jest zagranie do Emre Mora. Emre Mor zbiegł z piłką do środka. Głupia strata. Jeszcze próbowało Odzyskać piłkę, ale uczynił to bardzo źle. Teraz Merida, piłka do Leona. Leon w pojedynku z naszymi obrońcami, Leon! Ależ Bramka, Leona, fantastyczne uderzenie z 20 metrów. Sergio Leona, 64 minuta. No i znowu przegrywamy. Spójrzmy, zagranie za obrońców. No nie przejął piłki ani Arribas, ani tutaj pędzący z interwencją Luizinho. E, taj strzał Leona, no i Herman Lux pokonany, strzałem z 20 metrów, niestety przegrywamy 0-1. No i oto już jest 89 minuta, teraz Karles z który pojawił się na boisku. E, teraz... Y... Zagrywał do paslaka, ale Niemiec stracił No i oczywiście Moskera jeszcze w samiutkiej końcówce Wyleci z boiska No już miałem nadzieję, że to będzie jakaś ciekawa sytuacja Pod bramką Osasuny, ale niestety Gra pokazała tylko, że nasz zawodnik Wylatuje ze składu za drugą żółtą kartkę Przepraszam, wylatuje z boiska za drugą żółtą kartkę Kończymy w dziesiątkę Przegrywamy 0 do 1 Żeby było gorzej No i cóż, niestety będzie już bardzo ciężko Tutaj cokolwiek zdziałać Już przesunąłem sobie na szarze. Jeszcze końcówka, Carles Gilles jeszcze gra 3 z z Aston Willi e, Tutaj e, fatalnie zagrał piłkę. Przejął ją Torres. E, kontra zespołu rywali. Leon. E, jeszcze zagranie, ale przejęliśmy piłkę. No może coś się uda jeszcze zdziałać. Bartek kapustka e, do Claytona ale ten atakowany przez Digarda. Bardzo dobrze. Przejęta piłka przez zawodników. Z Pampeluny. No i koniec. Trzecia. E, tutaj e, porażka z rzędu e, naszego zespołu. Oczywiście bardzo źle zagraliśmy. No w zasadzie spójrzcie. No moi obrońcy zagrali bardzo przyzwoicie, bardzo słabo Andone, słabo Ryan Babel, no tych piłkarzy muszę chyba posudzi, posadzić na ławce rezerwowych, no i tutaj oczywiście Spójrzmy, 10 strzałów, tylko 2 z nich były celne i niestety przegrywamy z niżej notowanym rywalem. No taka porażka nie powinna, się, e, nie powinna nam się przytrafić. Oczywiście Moskere karamy tylko ostrzeżenie, ponieważ nie był to brutalny faul. Tutaj spójrzmy, 5 meczów z rzędu bez zwycięstwa. E, taka niechlubna seria tutaj jest naszym udziałem. No i cóż moi drodzy, musimy w kolejnym meczu e, powalczyć o zwycięstwo. E, no dzisiaj niestety się nie udało. Kolejna porażka, która spycha nas tutaj nie, co prawda nie spycha nas na dziewiąte na dziesiąte miejsce, ale tutaj ta strata Osasuny już troszeczkę zmalała, wynosi w tym momencie 8 punktów. No i coraz bardziej odjeżdża nam niestety ta stawka drużyn walczących o europejskie puchary Zatem, cóż, czy wrócimy na zwycięską ścieżkę po pięciu meczach z rzędu bez zwycięstwa? Przekonamy się w meczu derbowym, w meczu derbowym w derbach Galicji pojedynku z 19 dopiero w tabeli. Celtą Vigo. Moi drodzy, nie wygrywając ostatnich sześciu meczów z rzędu, pobiliśmy niestety nowy, niechlubny rekord klubu. No, wypadałoby to zmienić na pewno. Yy, humor kibicom poprawiłoby zwycięstwo na Eriazor w pojedynku derbowym, w pojedynku derbów Galicji przeciwko Celcie Vigo. Oto skład, który wydelegowałem sobie na to spotkanie. Do bramki wrócił przemek tytoń. Na prawą obronę powędrował Juan Fran, ponieważ na no ostatnio bardzo słabo spisuje się Felix Paslak. Spójrzmy ostatnio bardzo przeciwko przeciętne mecze piłkarza, który przecież kilka meczów wcześniej był kluczową postacią naszego zespołu, w środku Sydney Arribas na lewej Luisinho, defensywny pomocnik to Partey, w środku Borges z Guilherme, na lewym skrzydle Bartek Kapuska, na prawym Carles Gil w środku Clayton, tutaj no niestety kontuzji doznał Emre Mor zawieszony oczywiście za czerwoną kartkę jest Pedro Mosquera tutaj postanowiłem postawić na ławce Florina Andono który również ostatnio prezentuje się bardzo bardzo przeciętnie, tak więc Dzisiaj również ten mecz rozpocznie na ławce, podobnie jak Graham Bubble, który również ostatnio nie bójczy tych piłkarzy. Skrytykowałem ehm, oni, e, oczywiście przyznali mi rację, że nie prezentują się zbyt, zbyt dobrze, ale postarają po się poprawić. No Będą mieli na to szansę tylko i wyłącznie po wejściu z ławki rezerwowych. No Dzisiaj gramy e, oczywiście przed własną publicznością. Prawie komplet publiczności dzisiaj e, zasiądzie na stadionie na stadionie Eriazor, gdzie będziemy właśnie świadkami meczu derbów Galicji przeciwko ostatniej w tabeli drużynie Celty Vigo. No, my niestety ostatnio spisujemy się również bardzo słabo na miejscu dziewiątym, cały czas jesteśmy, ale musimy trzymać kontakt z czołówką, musimy zatem wygrać dzisiejszy pojedynek z drużyną, z Vigo. A to skład, który e, będzie występował nasz dzisiejszy przeciwnik. W bramce Sergio Alvarez, dalej Hugo Mayo, Cabral, Roncalia i żony. E, druga linia to Bongonda, Radoja, Dias, Pionesisto, Iago Aspas, John Guidetti. Takie e, tutaj e, ustawienie, taki skład personalny wybrał menedżer e, drużyny Celti Vigo i już za chwilkę e, pierwszy gwizdek. Zobaczymy, czy będziemy tutaj świadkami odstępstwa od reguły i czy w pierwszej połowie zobaczymy jakieś ciekawe sytuacje. No mamy sytuację, ale jest to sytuacja dla gości. Na szczęście dobre przejęcie Juan Frana. Dobrze ustawił się nasz prawy obrońca, który teraz jest przy piłce. Przerzucają na środek. Do Guilherme. Tenny zagrywa daleką piłkę w kierunku Claytona. Jeszcze tutaj oto, pogubił się. Jest Clayton. Jest okazja, jest rzut karny. Żony tutaj fauluje Brazylijczyka. No teraz bardzo dużą pracę wykonał przy tej akcji Clayton. Mamy, moi drodzy, jedenastkę. Bartek Kapustka podejdzie do wykonania tego rzutu karnego. Kapustka. No i niestety nie ma bramki. Jeszcze. Jeszcze dobitka Guillerme, jeszcze jesteśmy przy piłce. Może Borges jest, Carles Gil ale niestety straciliśmy piłkę. Teraz przejął ją John Guidetti. Teraz dobrze zatrzymany przez Brazylijczyka Sydneya. Partej no i niestety koniec reakcji. Pierwsza stuprocentowa szansa w tym meczu. No i jeszcze mamy jedną w końcówce pierwszej połowy tego spotkania. Aribas, Guillerme, Kelso Borges, Sydney. Tutaj Juan Fran piłka przechodzi przez niemal wszystkich zawodników naszej drużyny. Jeszcze Sydney. Tutaj szuka partnerów, z którymi mógłby rozegrać tę piłkę. Kelso Borges, ale bardzo źle zagrana futbolówka. Do Kostarykanina Ricanina przejmuje piłkę i Aspas rozpędza się, ale dobrze zatrzymywany przez Parteja. Jeszcze Pione Sisto. Jeszcze Aspas. Tutaj świetnie Partej. Bardzo ładnie popracował w defensywie. Biegańczyk, e, piłka do Claytona Rozpędza się Clayton, CLAYTON Ależ była szansa, ale niestety Brazylijczyk niecelnie Zatem pierwsza połowa za nami, no troszeczkę emocji Dzisiaj oglądaliśmy w tej pierwszej połowie meczu Na Eriazor, szkoda oczywiście Tego niewykorzystanego rzutu karnego przez Bartka Kapustkę, mogliśmy prowadzić No ale w drugiej połowie Nie gramy tak źle, mamy pecha Tak więc no spróbujmy, może Uda się jednak wykorzystać Nadarzające się okazje w drugich 45 minutach no i uwaga, jest Diaz, rzut wolny, dobre wybicie piłki jeszcze pionę, Sisto, zamieszanie, Guillerme przejmuje, zagrywa natychmiast do Claytona. Jeszcze tutaj próbujemy bardzo dobrze Bartek Kapustka, Borges, jest Clayton do Guillerme. Guillerme odgrywa do Bartka Kapustki, Bartek Kapustka tutaj e, traci piłkę, ale Borges tutaj e, asekuruje reprezentanta Polski. Jeszcze raz Kelso Borges, Clayton, Guillerme, a niestety Ugo Majo, ale wybija na pamięć. Bartek Kapustka, jeszcze Polak tutaj dobrze do Alibasa, Borges, bardzo długo toczy się ta akcja, Kapustka jeszcze do środka do Guilherme, ten odgrywa do Polaka, Luizinho, Clayton no i jest w końcu bramka Brazylijczyka 71 minuta i Clayton po raz pierwszy trafia w barwach nowego klubu spójrzmy, Guilherme tutaj zagranie do Luizinho ten dośrodkował piłkę, no i Clayton uderzeniem, e, nogą jednak nie głową, e, tutaj nie upilnował Roncalia, mamy zatem bramkę na 1 do 0, no i uwaga, bo jest kolejna sytuacja, kwadrans do końca, dwie zmiany już przygotowane, ale uwaga, bo atakują rywale, świetnie Sidney fantastycznie, brawo dla Brazylijczyka e, świetnie odzyskał tę piłkę, Guillerme Clayton, a niestety zbyt mocne to zagranie, e, zbyt, przepraszam, słabe to zagranie, jest Guidetti, e, świetnie Juan Fran, ale jeszcze Bogonda, no musimy tam pilnować w polu karnym. kapitalna interwencja Juan Frana Cóż za poświęcenie naszego bocznego defensora. Teraz y, zostaną przeprowadzone dwie zmiany. Ryan Babel i Faisal Farz na boisku w miejsce kapustki i Guilherme. No i kolejna sytuacja 89. minuta na boisku pojawił się Florin Andone w miejsce strzelca bramki Claytona no ale tutaj uwaga, bo rywale rozgrywają piłkę, no przejął Borges na szczęście ale tylko na chwilę Aspas, teraz Gu Guidetti Pionesisto, jeszcze Junior oto dośrodkowanie Guidetti, nie wierzę bramka w 90. minucie dla Celti Vigo jest autorstwa Johna Guidettiego, teraz Szwed, spójrzmy Pione Sisto, Junior Otto, środkowanie i niestety po krótkim rogu Guidetti pokonuje bardzo dobrze spisującego się w tym meczu Przemka Tytonia. 90. minuta. I już prawdopodobnie nic w tym meczu się nie wydarzy. Zatem kolejna strata punktów. No jesteśmy w kryzysie, nie da się ukryć. Siódmy mecz z rzędu bez zwycięstwa. Zagraliście źle. Ten mecz powinniśmy byli wygrać. No ciekaw jestem jak on by się ułożył, gdyby nie rzut karny niewykorzystany przez kapustkę. No w koniec końców i tak prowadzenie. No ale cóż z tego skoro straciliśmy to prowadzenie w samiutkiej końcówce meczu z Celtą Wigo. Po statystykach widać będzie, że mieliśmy w tym spotkaniu przewagę, ale niestety nie potrafiliśmy jej należycie wykorzystać. Spójrzmy tutaj na to spotkanie, spójrzmy na sobie jak wyglądały tej statystyki tego meczu. 17 strzałów, 6 celnych, jeden strzał celny więcej od naszych rywali. No i cóż, niestety go tracimy gola w 90 minucie i 6 meczów bez zwycięstwa już mamy na swoim koncie, przepraszam nie 7. No i cóż, jesteśmy cały czas na dziewiątym miejscu, no i nasza strata do... Europejskich Pucharów to jest 6 punktów strata jak najbardziej do odrobienia natomiast no ostatnio bardzo często gubimy punkty więc gdybyśmy byli w miarę dobrej formie to myślę, że już bylibyśmy w tej pierwszej szóstce, no a tak cały czas niestety musimy tych punktów szukać w kolejnych spotkaniach, a nie będzie o to łatwo, bo kolejny odcinek to bardzo trudne mecze wyjazdowy z Sevilla na Ramon Sanchez Juan. wyjazd na Camp Nou, na mecz z Barceloną pojednek u siebie z Ala no i bardzo trudny również mecz na Mestaja z Walencją. No czy będziemy kontynuowali tę bardzo złą pasę czy jednak przełamiemy się w meczu z tak ymm, klasowym rywalem jak Sevilla. O tym przekonacie się w kolejnym odcinku za dziś. Bardzo serdecznie dziękuję, do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach serii z Trybu Hardcore. Trzymajcie się. Na dziś to wszystko na razie.